już 75 lat działalności fabryki obrabiarek Rafamet, a także jubileusz 25 lat istnienia spółki Odlewnia Rafamet. Z tej okazji 28 sierpnia w Aquabrax Szymocice odbył się rodzinny piknik, w którym udział wzięli emerytowani, jak i obecni pracownicy spółek. Wspólna zabawa rozpoczęła się od przemówienia prezesa zarządu Emanuela Longinavonsa, który podkreślił, jak ważne jest świętowanie jubileuszu razem z pracownikami, a także przedstawił krótki zarys historyczny spółki. W 1946 roku, a dokładnie no nie w sierpniu, a 1 czerwca 1946 roku została podjęta decyzja o odbudowie Rafametu. No i te, przez te wszystkie lata, których my trochę młodsi nie pamiętamy, ale może by się jeszcze znaleźli tacy emeryci, którzy te lata pamiętają. Budowaliśmy to nasze życie w Kuźni Raciborskiej i budowaliśmy ten zakład, który oczywiście przechodził różne koleje losu, ale co najważniejsze, był zawsze naszym domem. Domem, który dawał nam pracę, który nam dawał chleb, dawał nam stabilizację, no i pewną taką radość. Mam nadzieję, że największą radość mieliśmy z tego, że razem pracujemy, że razem coś tworzymy. A to, że tworzymy coś niezwykłego, bo rzeczy trudne, obrabiarki, no to napawa nas ogromną dumą i takim poczuciem, że robimy coś w życiu niezwykłego. Rafamet to Kuźnia Raciborska. Kuźnia Raciborska to Rafamet. To po prostu naczynia połączone. Tymi słowami swoje przemówienie rozpoczęła zastępczyni burmistrza Kuźni Raciborskiej Sylwia Brzezicka-Tysarczyk, która przekazała na ręce prezesa Wąsa oprawiony przedruk gazety wydawanej na terenie gminy z 1992 roku. W 1992 roku obchodzono 350 lat Kuźni Raciborskiej i 25-lecie nadania osiedlu praw miejskich. Krótki tekst, jeśli Państwo pozwolą, przeczytam. Pani Roma Łobos i Jan Kalemba w swojej monografii o Rafamecie, może niektórzy z Państwa kiedyś czytali ten tekst, piszą następująco, opisują. Dzięki Rafametowi aktywizującemu gospodarczo nowo powstałe miasto, Kuźnia Raciborska stała się ważnym ośrodkiem przemysłowym w regionie raciborskim. Zakład odegrał decydującą rolę w przeobrażeniu struktury społecznej i demograficznej Kuźni Raciborskiej i jej okolicy. Wpłynął na rozwój handlu, gospodarki komunalnej, sieci placówek usługowych, przyczynił się również do uatrakcyjnienia tej miejscowości. Tak jest dotychczas. Dobrej kondycji spółki gratulował także starosta powiatu raciborskiego Grzegorz Swoboda. Proszę przyjąć moje słowa uznania z okazji tak zacnego jubileuszu. No my trzymamy kciuki. Dla nas ta gałąź gospodarki jest bardzo ważna, żeby się rozwijała, bo to co pan prezes powiedział, daje po prostu chleb. Cieszymy się, że firma się rozwija, zarówno jedna, jak i druga. Mam nadzieję, że kolejne zacne jubileusze przed nami. Prezes Odlewni Rafamet Adam Witecki wraz z jej wiceprezesem Jackiem Opielą oraz wiceprezesem zarządu Rafamet Maciejem Michalikiem życzyli wszystkim udanej zabawy. Impreza jest rodzinna. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Bawcie się dobrze. 3, 4. Super zabawy! Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. Wśród atrakcji najwięcej było tych z myślą o dzieciach, ale i dorośli nie mogli w tym dniu narzekać na nudę. Rodzinny piknik po raz kolejny okazał się strzałem w dziesiątkę. Jest dużo atrakcji do dzieci właśnie, i do starszych, i do młodszych. No właśnie i tu jak do emerytów też jest okazja do spotkania się, powspominania dobrych czasów. Nic tylko na plus. Raz na 5 lat się należy coś. Rozrywka jakaś, nie? Dla ludzi. Bardzo fajnie. W trakcie, gdy dzieci korzystały z przygotowanych atrakcji, dorośli nieopodal głównej sceny rozegrali emocjonujący mecz siatkówki pomiędzy drużyną Rafametu a zespołem Odlewni. Ostatecznie obie drużyny okazały się zwycięskie. Jubileuszowy piknik był także świetną okazją do wspomnień, a tych pracownikom firmy nie brakuje. Cieszę się bardzo i z przełożonych, i z pracowników. Bardzo dobra praca. Po prostu
Pracowałem również z młodzieżą, także że było wszystko super, mogę powiedzieć. Byłem bardzo zadowolony z pracy. Zostały mi bardzo dobre wspomnienia. Wszystkie wspomnienia były dobre, naprawdę. Było więcej dobrych rzeczy niż takich złych. Mimo, że Rafamet przechodził kryzys, ale ja uważam, że było dobrze. Ja pracowałam 45 lat w Rafamecie, to dobrze. Dobrze wspominam firmę Rafamet. Panie co, ja już pracuję w fabryce 38 lat i nie wyobrażam sobie, żeby gdzie indziej pracować. Tym bardziej w dziale technologicznym, męskim. Jestem zadowolona. No bardzo miłe mam wspomnienia, także jeszcze zresztą do tej pory pracuję, także wie pani, także mam bardzo miłe wspomnienia. Bardzo miło, no. W trakcie festynu można było nie tylko dobrze zjeść, wziąć udział w zabawnych konkursach, ale także wzbogacić się o cenne nagrody. Z okazji jubileuszu 75-lecia Rafametu i 25-lecia Odlewni pracownicy złożyli firmie najlepsze życzenia. Co najmniej następnych 75, ale ja myślę, że przede wszystkim stabilności i rozwoju w tym z góry obranym przez nas kierunku, tak? Tak, żeby wszystko szło zgodnie z naszymi planami. Rozwoju, sukcesów, no i wszystkiego dobrego, nie? Oby dalej tak prosperowała i jeszcze lepiej i podwyżej. Dużo produkcji, żeby było. Rozwoju, na pewno. Jest dozwolone oczywiście. No i przyjmowania wyzwań. Jubileuszowy piknik Rafametu i Odlewni Rafamet zakończył koncert zespołu Cygański oraz zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin wieczornych.